W tym zadaniu musimy rozłożyć następujący wielomian w od x na czynniki możliwie najniższego stopnia. Zacznijmy może od tego, że wyciągniemy przed nawias wspólny czynnik z tych wszystkich wyrazów, a mianowicie x, czyli napiszmy, że nasz wielomian w od x wyraża się wzorem i przed nawias wyciągamy x, a następnie w nawiasie mamy z x do czwartej zostaje po prostu x do trzeciej, z plus 5x kwadrat zostaje plus 5x, następnie będziemy mieli minus x kwadrat i jeszcze minus 5. Teraz rozłożymy na czynniki dalej to wyrażenie, które mamy tutaj w nawiasie, czyli tego x przed nawiasem przepisujemy, nawias również otwieramy i z tych pierwszych dwóch wyrazów, które mamy tutaj w nawiasie, możemy znowu wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias, którym w tym przypadku będzie znowu x, czyli tutaj piszemy x, a w nawiasie zostaje z x do trzeciej x kwadrat, a z 5x po prostu zostaje plus 5. No i dalej mamy minus. Tutaj znowu możemy sobie otworzyć nawias i wyciągnąć tak jakby minus z tych dwóch wyrazów przed nawias. I w nawiasie zostanie wówczas po prostu x kwadrat. I zamiast 5 to po prostu plus 5. Zamykamy nawias, zamykamy ten pierwszy otwierający nawias. No i dalej piszemy, że to wszystko się równa. X przepisujemy bez zmian. Otwieramy nawias. I w nawiasie ten nawias x kwadrat plus 5 występuje w dwóch miejscach, więc możemy go wyciągnąć przed nawias, czyli napiszmy tutaj x kwadrat plus 5, zamykamy nawias i w nawiasie będziemy mieli z tego czynnika po prostu x minus, no a z tego czynnika zostanie po prostu minus 1. Zamykamy nawias zewnętrzny i już mamy w zasadzie rozłożony wielomian w od x najdoczyn czynników najniższego stopnia. Przepiszmy jeszcze wszystko bez tego zewnętrznego nawiasu, który jest tutaj nam zupełnie do niczego niepotrzebny teraz, czyli piszemy, że cały wzór jest następujący: x razy x kwadrat plus 5 i jeszcze razy x minus 1. Tego wyrażenia x kwadrat plus 5 już się nie da rozłożyć na iloczyn czynników liniowych, ponieważ jeżeli byśmy policzyli na przykład deltę tego wyrażenia, no to by wyszła ujemna, to znaczy, że nie ma pierwiastków takie wyrażenie kwadratowe, no i nie da się go rozłożyć na iloczyn czynników liniowych. Krótko mówiąc, to jest najprostsza postać, to jest rozłożenie wielomianu w od x na czynniki możliwie najniższego stopnia.